Dzień dobry, pan. No nareszcie jestem w domu. Dzień dobry, panie Kaziu. A skąd to? Z Warszawy? Panie, coś się tam musiało znowu stać. Nie ma pan pojęcia, gdzie się łapali. Już myślałam, że się do kolejki nie dostanę. Uprzyjemniają nam życie jak mogą. Much kąsają na jesieni najwięcej. Panie kochany, jak tutaj u nas wszystko spokojnie? Spokojnie. Wszystko w porządku. No to chwała Bogu. Do widzenia. Ci mówiłam, żebyś nie skakała. Mogę sobie złamić jak ciotka Hortensia. Co ciocia dobrego przywiozła? Ja sobie nawet nie wyobrażam takiego nieszczęścia. A bo ciocia to sobie same nieszczęścia wyobraża. Wy ciocia co, ta krowa to jakaś chora? Ona tak coś nie je. Ojej, co ty mówisz? Może pójdę zaraz na wieś po Wicka? Znowu chcesz latać? No, jak będzie trzeba, to ja sama pójdę. Zresztą Wicek lada chwila do nas przyjdzie, bo go już dawno nie było, a po wsi nie ma co chodzić, bo to nigdy nic nie wiadomo. Ciocia uważa, nie pójdę, to nie pójdę. Chciałam poprosić Wicka o zrobienie drabinki, żeby nogi nie złamała jak ciocia Hortensja. No, ale jeżeli się ciocia ma niepokoić, to mogę nie chodzić. Najlepiej jest w domu siedzieć. Tak, tylko że tu nie ma do kogo gęby otworzyć. Widzisz, moja droga, kupiłam kiełbasy i szmalcu, cały rynek oblatałam. Ja sobie postanowiłam, że będziemy świętowały dzisiejszego Sylwestra jak za dawnych, dobrych lat. Stół zaścielę obrusem, położę swoją fioletową suknię, a ty, Basiu, co włożysz? Brązową. Ani mi się śni. Na kogo i po co? To trzeba ubierać się dla kogo? Po prostu dla święta. Niech się ciocia śmieje. Ja nie mam ochoty na żadne maskarady. Jak chcesz, moje dziecko. Każdy jest kowalem własnego szczęścia. Jestem pewna, że to jest ostatni Sylwester z Niemcami. A wszystko, co ja przepowiadam, to się spełnia. Rzeczywiście. Tak zamyśliłam. Tak nie można. Trzeba się uśmiechać, a Boże, trzeba ją odkurzyć. Co odkurzyć? No naszą dobrodziejkę, ciotkę Hortensję. Patrz, jaka zakurzona. Ciekawa jestem, za co ciocia tak wielbi ciotkę Hortensję. Czy za jej cnoty, czy za zamiłowania? Czy może za to, że zostawiła cioci tę ruderę, w której ja muszę pohutować? Jesteś niedobrą dziewczyną, Basiu. Znowu zaczynasz? Ciotka Hortensja była bardzo, ale to bardzo poczciwą osobą, zwłaszcza na starość. Ciekawa jestem, czy ona była szczęśliwa. Basiu! 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 Hanka! Boże, ciocio, to Hanka! Hanka, kochanie, jak się cieszę! Boże, jak to dobrze, że się mnie pamiętała! Urządzimy sobie Sylwestra tak
myślałam, że będziemy same spotykać. Słuchaj, Wasiu, jesteś najlepszą z koleżanek. Nareszcie tej ktoś o nas przypomniał. Dzień dobry, panno Weneczko. No jak to ładnie, że panią Wasi pamięta. Ona się tutaj tak nudzi. Chodźcie, panienki, do kuchni, bo to bardzo zimno. Rozbieraj się prędziutko, dawaj czapkę, rękawiczki. Panie, ale chodź tylko na chwileczkę. Nie gadaj tak dużo, zamknę to wszystko w szafie i będziesz u nas musiała zostać przynajmniej przez parę dni. Proszę pani, ja naprawdę nie mogę zostać długo, ja mam obowiązki w Warszawie. Ciociu, ten jacyś panowie chodzą po ogrodzie. Czy to twoi znajomi? Słuchaj, moja droga, chciałam ci od razu powiedzieć, oni przyjechali ze mną. Jeden to mój narzeczony, znasz go. No i jeszcze jeden pan. Przyjechaliśmy razem. A cóż jesteś za panna, co kawalerów zostawia przed progiem jeszcze na taki mróz? Lecz, że zaraz przyprowadzi do domu, niech się przynajmniej ogrzeją. Jak im powiedziano, że ma być zrobione, to musi być. Może pan być spokojny, jak ja mówię, że załatwione, to załatwione. Nie ja, to moi koledzy. No i co? Jeszcze im nic nie powiedziałam, ale one są bardzo miłe i na pewno się zgodzą. Chodźmy. Chodźmy, proszę pana. Moje uszanowanie paniom. Jakże się cieszę, że zostaje panie w dobrym zdrowiu. My tak z Hanką wybieraliśmy się już od wielu tygodni. Hanka mówi, pojedziemy do Basi, do domu na Pustkowiu. No, opowiadała mi o tym domu niesłychane rzeczy. To mój przyjaciel, Hubert. I rzeczywiście, jakie to dziwaczne pomieszczenie. Ale pan też jakiś bardzo zmęczony. Pewno zmarzliście na dworze. Proszę, niechże pan siada. Tachania, tachania. Proszę, niechże pan siada tutaj przy kuchni. Zaraz będzie herbata. Zaraz będzie gorąca herbata. Dziękuję. Ja powiadam do Hanki, no nareszcie przy Sylwestrze trzeba pojechać na to Pustkowie. Ale to dziwne Pustkowie, na którym takie róże kwitną. Czy pan to o mnie mówi? Nie, to znaczy także o pani. Jurek. To nie można sobie pożartować. A w kolejce, żeby pani wiedziała, to za ścisk, ktoś straszny, gdyby pani, no ale jakoś żeśmy dojechali. Przed chwilą wróciłam z Warszawy, znam jakie to ścisk. Takie te handlarki z bańkami, muzyka, granie. Jurek. Przestań. Basiu, mam ci coś bardzo ważnego do powiedzenia. Chodźmy do twojego pokoju. Więc słuchaj, moja droga, jest taka sprawa. Ja i Jurek, to jest właściwie Jurek sam, dostaliśmy polecenie. Źle mówię polecenie, to jest rozkaz. Musimy schować gdzieś bardzo ważnego człowieka. Jakiego człowieka? No, tego, który z nami przyjechał. Bardzo ważna osoba. Musimy go koniecznie przechować gdzieś. Rozumiesz teraz, o co chodzi? Tak. Rozumiesz, dlaczego przyprowadziliśmy go tutaj? Naturalnie. Ale ciocia Kasia, ty wiesz, jak ona się wszystkiego boi. A to niestety wszystko od niej zależy. Ale ciocia Kasia zgodzi się. Musi się zgodzić. Ja, proszę pana, do żadnych rzeczy nie należę. Nawet gazetek nie czytam. Do ręki tego nie biorę. Nawet nie dotykam, bo to się może bardzo źle skończyć. Ale proszę pani, to wcale tak groźnie nie wygląda. O, panie, panie, niech mi pan nie opowiada. Nawet ludzi unikam, bo to nigdy nie wiadomo, co to ma za pazuchą. Ciociu. No, was to z nami. Cieszę się, żeście przyjechali akurat w Sylwestra. Ciociu, niech ciocia pozwoli na chwileczkę. Przecież ty, Basiu, zawsze znajdziesz sobie odpowiednią porę na interes. Ciociu, to naprawdę jest konieczne. Jeżeli konieczne, no to przepraszam bardzo, że muszę. Ładna historia, psia krew. Ktoś musiał wpaść, nie, to moi koledzy. Moi drodzy, jestem, jak wiecie, bardzo ostrożna i nie pochwalam tego, czym się zajmuje dzisiejsza młodzież, bo to do niczego nie prowadzi. No, ale skoro znalazł się pan pod moim dachem, pod dachem domu ciotki Hortensji, która była zawsze bardzo gościnna, to jedno tylko zostaje do powiedzenia. Gość w dom, Bóg w dom. Droga, kochana pani, ja zawsze mówiłem, że na panią można liczyć. Pani wie. Ojczyzna pani tego nie zapomni. Organizacja nasza zapamięta sobie, nie ja, to moi koledzy. Pani nazwisko, jej zasługa będzie wryte z lodzi militarnej. Ale gdzie my pana umieścimy?
Najlepiej by było w pokoju ciotki Hortensji. To jest na górze. Wie pan, wygodny, duży pokój, tylko niestety zimny. Mnie wszystko jedno, gdzie mnie panią umieszczą. No to chodźmy do tego pokoju. Pomożemy panią przygotować go na przyjęcie naszego drogiego gościa. Ja tak, ktoś musi pomóc. Ja to mój kolega. Jurek, Jurek, uspokój się. A co ci się znowu nie podoba? Łóżeczko jak talala. Można się nielicho przespać, ja i moi koledzy. Jurek, zachowujesz się jak idiota. Idź lepiej pomóż Baśce nawalić kominy. Baśka, masz drzewo? Sporo drzewa. Ja sam napalę w kominku. Było się kiedyś najlepszym rozpalaczem ognisk na obozach harcerskich. Moje zapasy drzewa niestety nie wystarczą na takie harcerskie ognisko. To co będzie? Zastanawiam się właśnie. Wiesz, na stryszku jest taki mały piecyk. Może by się go dało jakoś przystawić do tego kominka. Chodź, zobaczymy. Chodź. Boże, jakieś liczne prześcieradło. To jeszcze po ciotce Hortensji. Niech pan siada, panie Hubercie. Dziękuję. Moja Heneczko, trzeba jeszcze przynieść taboryt i miskę. Chodź ze mną, poszukamy schowku. Powiem pani otwarcie. Pierwszy raz zobaczyłam go wtedy, kiedy wsiadaliśmy do kolejki. Ale Jurek zna go doskonale. No i kapujesz? Jak Buda wyjechała z zarobu, to niego nikt trzeba. Trzask, brask, nasi wylatują, szkoły wylecieli. Brrrr, dział, bu, bu, i granaty. Szaconik, wie to cholera, że organizacja istnieje. No i co chcesz? Odbili. A teraz powiedz naprawdę, jak to było. Jak to, co ty? Naprawdę to ja nie wiem. Skąd go znasz? Chcieli mi, żeby go zamelinować. Powiedziałam dobrze. A potem zacząłeś się zastanawiać, co z nim zrobić. Jeśli chcesz wiedzieć prawdę, to tylko o waszym domu wiedziałam, bo mi zawsze Hanka opowiadała. Bardzo z ciebie odpowiedzialny działaczko. No, wolnego, wolnego. Ktoś to musiał zrobić. Nie ja, to moi koledzy. A przecież się udało. No, jeszcze nie wiemy, czy się udało. Ale dość tego, zabieraj piecyk, idziemy. Czekaj. Słuchaj, on mi powiedział, że jest inżynierem, że pracował w fabryce zbrojeniowej. No i kapujesz, przyskrzynili gość. Powiada, że odbili go przypadkowo, że to w ogóle nie o niego chodziło. I oddali go zaraz w moje ręce. Także przypadkowo. Wiesz, co ja znaczy. Nic więcej nie wiem. Jurek, skocz na dół i zobacz, czy nie prześwieca. Co? Dobra, ja robię. Czekaj, ja ci pomogę. Musimy poczekać na Jurka. Dla ciebie nie jest okej. Skombinowałem fotel dla naszego gościa. Proszę spróbować, czy wygodnie. Dziękuję. Słuchaj, Jurek, chodź na pomoc nam tutaj. Możemy sobie dać radę. Dwie kozy, jednej kozy nie musisz zamontować. Baśka, weź to trochę wyżej. Czek. Tak, no, już, dobra. Znalazłam prawdziwą herbatę. Będziemy witać Sylwestra herbatą i jeść poncz. Kominasz przy nowym roku do szczęście. Chodź, Baśka, to się umyjesz. A wy tymczasem spróbujcie, jak ciągnie ta koza. W szafie jest pełno papierzysków. Łap. Uważaj. Thank you.
Kolacja gotowa, ciocia czeka. Przepraszam. Tu będzie pan miał na pewno spokój. Niech się pan ubiera, pan jest ranny. Dziękuję, niech pan odejdzie. Wszyscy musimy stąd uciekać, tylko. Mogłeś tu przyjść z obcym osobnikiem. Jaką masz pewność, że nie pójdzie i nie sprowadzi nam na kark gestapo? Jeśli chciałby mnie wydać, to zrobiłby to na ulicy. Jak stryjowi nie chce ciągle podejrzewać wszystkich o najgorsze. Podejrzewam i mam rację. Dopóki byłeś ostrożny i do niczego się nie mieszałeś, też ci było dobrze. Ale odkąd zacząłeś? Najgorsze, że nic nie zacząłem. Ale ufałeś różnym ludziom i za wiele im pozwalałeś. Imponują mi ci robotnicy. To wspaniali ludzie. No i masz teraz wspaniałych ludzi. Ładnie cię urządzili. A trzeba było kategorycznie zabronić. Dużo komu z tego przyjdzie, że gdzieś paru Niemców ukatrupią albo coś tam popsują. Od polityki są ministrowie, a od wojny wojsko. Już ci sobie bez nas poradzą. Nie bój się. Będziesz musiał długo leżeć, bo jesteś naprawdę chory. Teraz musisz być ostrożny i uważaj, żebyś nie naraził rodziny.
pójdę do Cianiri. Mieszka sama, więc może się poświęcić. Nigdy nikomu nie pomogła, to teraz najwyższy czas. Ja tu mam co dzień procesję pacjentów, to i tak nie mogę cię trzymać. A ciebie wpuściłem tylko dlatego, że należysz do rodziny. Nie zapalaj światła, nie podchodź do telefonu, nikomu nie otwieraj. Leż spokojnie. Pani, coś się pan tak pospieszy. Dopiero pojutrze nowy rok. Henek, z nim jest coś niefajne. Dawaj go, bracie, na przyczepę i fajro. Gdzie pana tak urządzili? Może pan był blisko, jak mi nie odwijali. Co się z tym stało? Wszyscy samochodem nawiali jak kamień wody. Jeden został, jednego ranili, ale gdzieś... Panie, to pan jeszcze w myśli już nie siedzi. Przecież tam całą dzielnicę przetrząsają, a po mieście nic, tylko patrole tam z powrotem. Gdzie pana dostawić? Nie wiem. Dobra jest, zrobi się. To nie nas zabijali, nie namarnowali. A zawsze znajdą się ludzie, którzy nie dadzą im... porosnąć, tak trzeba. Trzeba ich podgryzać, dokuczać, żeby sobie cieplejszego miejsca znaleźć nie mogli. Ich nieprzyjemność, a naród się cieszy, jakoś łatwiej. Przestańcie, mama, już gadać. On to wie lepiej od was. No już jest ciemno, trzeba iść. Ona pana zaprowadzi. Dokąd go dajesz? Do Klimczaków. Tam akurat nikogo nie ma. Maryśka. Tylko ty ostrożnie, jakby coś, zaraz wracajcie. Gada. To jest facet z karetki, to jego szukają. Maryśka, zmiataj do domu. My to zrobimy. Antek, wal do Leona. Chodźmy na drugą stronę. Dawaj tego brata tutaj. Zmywaj. Bierz pan garść palony i sprzedawaj. Sztuka kosztuje 10 zł. A za mniej jak za 50 oddawaj pan. Pan tu poczeka. Proszę pana. Może mi pan zaufać. Pracuję tu, ale należę do organizacji. Pana żona nie wie, że pan zwiał? Nie mam żony. No to narzeczona albo przyjaciółka. Zakochana kobieta w takich sytuacjach jest niezastąpiona. Niestety nie mam nikogo. Halo? Krzysztof? Tu mówi Róża.
Znalazłam parasolkę, którą zgubiliście. Tak, tak, tę bardzo ładną. Trzeba ją koniecznie jutro odesłać właścicielce. To pilna sprawa. Przyjdziesz tu, jak się dowiesz. Dobra jest, ale jak najwcześniej. Kończę pracę o 6 rano. Zaraz panu przyniosę krzesło. Do rana będzie pan miał melinę, że proszę. Co pan robi? Dokąd pan idzie? Co pan robi? Dokąd pan idzie? Basiu, chodź tutaj do mnie. Nie trzeba sobie wyobrażać zaraz wszystkiego najgorszego. Miejmy nadzieję, że on wyzdrowieje i jakoś to będzie. A ty skąd wiesz? Muszę zaraz jeździć na wieś po Wicka. Nie można przecież. O mój Boże, zapomniałam. Jakże my sobie teraz poradzimy? Musimy jakoś poradzić. Co by na to ciotka Hortensja powiedziała? Niech ciocia nastawi dużo gorącej wody. Moje dziecko, jak ty będziesz na to patrzeć? Ty taka panienka. Ty ciocia zwariowała, co ciocia sobie o mnie myśli? Będziemy teraz bogate, będziemy miały mleko. Będziemy miały mleko dla pana Huberta. Po co jemu mleko? On i tak nic nie je. Jak możesz tak mówić? Idź teraz na górę i zanieś mu śniadanie. A opowiedz mu o cielaku. Dzień dobry. Śniadanie na stole.
Co to było? Jak to co było? Kiedy? No w nocy ta bieganina. Nic nie było. Krowa nam się ocieliła. Takie śliczne, małe ciele jest w oborze. Nie ma pan pojęcia, jakie to dziwne, że to ciele zaraz skacze. Ja myślałem, że stało się coś niezwykłego. Zdawało mi się, że słyszę strzały, samoloty. To bardzo często przelatują samoloty i jest strzelanina. Ale to gdzieś dalej. U nas panuje spokój. Prawdopodobne. Tyle czasu tutaj jestem, a nie wiedziałem, że panie mają krowę. Mamy krowę, dwie świnki, po całe poważne gospodarstwo. I wszystko na głowie Basi. No, nareszcie zjadł pan jak człowiek. Tam na górze wyglądał pan na pustelnika. No i nie zawsze był pan uprzejmy. Proszę mnie wybaczyć. A i teraz wygląda pan jeszcze trochę na pustelnika. Niech pan zobaczy. Ale nie mam się czym ogolić. Znaliście takiego? Był u nas taki majster trumienny Klonowicz, ale jemu było na imię Wincent. A temu jak? No Stefan. Przepraszam. Poszukiwany 38-letni inżynier Stefan Klonowicz jest tu był. Na stacji spotkacie gwardzistę. Hasło, gdzie tu jest szkoła. On was skontaktuje z towarzyszami z miejscowej organizacji. Uruchomicie warsztat rusznikarski przy punkcie przesyłkowym broni dla naszych oddziałów. Taczka. Łączniczką z partyzantami jest towarzyszka Marta. Tu macie narzędzie. To wszystko? Tak. Życzę wam powodzenia. Wie pan, jak się ma robotę, to się zupełnie nie odczuwa tej samotności tutaj. Z początku to chciałam jeździć do tajnej szkoły. Potem pójść na architekturę. Ale po śmierci moich rodziców i mojego brata, ciotka tak się o mnie niepokoi, że musiałam zrezygnować ze wszystkiego. A wie pan, bardzo się cieszę, że pan już nie siedzi na górze. Powiem też panu w sekrecie. Z początku to się pana bałam. Nawet bardzo się pana bałam. Bardzo za to panią przepraszam. Niech pan tam zaczeka. Co ty gwizdzasz jakieś szwabskie piosenki przed naszym domem? Zwariowałeś czy co? A bo co? Nie wolno? Zresztą Niemcy bardzo ładnie śpiewają. Jak kto co lubi? Cielak wam się uląkł. Ładny? Cielak jak cielak. Do ciebie podobnie. Coś ty taka harda dzisiaj. Pokaż się leka. Obejdzie się cygańskie wesele bez marcepanów. Czy się giesu gryź się jaka mucha? No pójść do mowy. Ale mowy nie. Waśka, strasznie ważna się zrobiłaś. Nie drzyj tak nosa, bo ci się rozedrze. Do widzenia, pani dziedziczko. No, przepędziłam go. Ale mi go trochę żal. Kto to był? Wicek. Taki jeden chłopak ze wsi. Proszę uprzejmie, można zapakować? Zaraz, zaraz. Co to ja jeszcze chciałam? Poproszę pana o proszek do zębów. Jeżeli można, miętowy. I jeszcze poproszę o 6 zapinek do włosów. To dla mojej siostrzenicy. A teraz poproszę pana o brzytwę. Proszę, jaką pani sobie życzy? Do długiej brody, proszę pana. Proszę uprzejmie.
Co się pani się tak gapi? Łakomi się pani na łatwy zarobek? Tylko, że wróbelek już uciekł. Trudno będzie soli na ogon nasypać. Soli na ogon nasypać. Boże, trochę. Pan szuka frajera. Panie Hubercie, ciocia idzie. Wieszajmy prędko do gazki. Bardzo zmęczony. Zmęczyłam się trochę. Warszawa teraz taka nieprzyjemna. Dobrze pan wygląda z brodą. O, brzydkie ciocia zapomniała. Co proszę? Brzytwa? Zapomniałam. Jak to? Przecież ciocia trzyma brzytwę w ręku. A tak, przepraszam bardzo, kupiłam. Naturalnie, że kupiłam. Ale pan, panie Hubercie, niech pan się zastanowi. Mnie się zdaje, że panu daleko bardziej do twarzy z brodą. Ciocia ma gust ciotki Hortensji. A żebyś widziała ten fabrykant powozów, co to się w niej kochał, miał brody i dlatego właśnie podobał się kobietom. Ale pan Hubert wcale się nie chce podobać kobietom. Chce po prostu wyglądać jak człowiek, prawda? Wolał mi się jednak ogolić. A, niech się dzieje, co chce. Niech się pan goli. Słuchaj, Basiu, wiesz, mam ci coś do powiedzenia. Jak się panią teraz podobam? Ale się pan zmienił. Panie Stefanie, wygląda pan zupełnie jak na fotografii. Co pani powiedziała? Jaki Stefan? Na jakiej fotografii? No trudno, wygadałam się, teraz muszę powiedzieć wszystko. Wyobraźcie sobie, wychodzę ja ze sklepu, a tu w całej Warszawie wiszą porozklejane plakaty z pana fotografią i nazwiskiem i ten, co pana złapie, dostanie dużą nagrodę. To okropne. Ładna historia. O, Wicek. Dzień dobry. To jest mój kuzyn, który przed chwilą przyjechał ze mną z Warszawy. No i coś tam, Waśka? Chciałeś się dosać. A, właśnie przyszedłem się dowiedzieć, jak będzie z mlekiem. Bo ja i tak jeżdżę do Warszawy, więc mogę wam brać. Tylko z Baśką to nie można się wcale dogadać. Baś jest smarkata i... Żebyś punktualnie przychodził o 6:00, rozumiesz? O, rozumiem. Jaśnie, panienko. Głupi jesteś, będziesz przychodził? Trudno, interes interesem. Jutro o świcie przyjdę pierwszy raz. A ile ona daje? 8 litrów. O. Jutro o 6:00. Do widzenia. Do widzenia. Zdaje mi się, że będę musiał wiać dalej. Dlaczego? Panie Stefanie, trudno. Jest pan u nas, niech pan... Gdzie pan znajdzie bezpieczniejsze miejsce? Raz kozie śmierć, zaryzykowało się, trzeba ryzykować dalej. Przynieś, Basiu, wiązkę siana. Trzeba kurce świeże gniazdko zrobić. Patrzcie, jakie śliczne kurczoszki. A ktoś to widział sadać kwokę na sianie? Trzeba owsianej słomy. Ciocia kazała i basta. Chodźmy. Znowu pani wlazi starą drogą. Przecież po to zrobiłem drabinkę. Nie chcę pani uznać moich porządków w gospodarstwie. Ja jestem konserwatystka. I dlatego pani złamie nogę. Jak skakałam, tak będę skakała. Pani lepiej uważa. Uwaga! Mówiłem pani, niech pani uważa. Potrzebuję pańskich uwag.
Wystarczy mi ciocia Kazia. Zasłony, panu Basiu. Mówiłam panu, żeby mi pan nie robił ciągłych uwag. To nie ma sensu, żeby ciocia sama chodziła do śniadania na taką pogodę. Nie mogła pani sama pójść po ten olej zamiast cioci. Ciocia? Ciocia Kazia jest tylko dla mnie ciocią. Czy pan nie rozumie, że pan tu jest zupełnie obcym człowiekiem? Bardzo dobrze rozumiem. Daje mi to pani odczuć na każdym kroku. Przykro mi, że męczę panią swoją obecnością. Męczę? Nie przesadzajmy. Pańska obecność w tym domu może mi być co najwyżej obojętna. Jak się macie, dzieci? O, ciocia przyszła. Niech ciocia siada, zaraz podaję śniadanie. Widziałeś Tomasza? Aha. Przyniosłem nowy numer. Aha, pokaż. Zajęli. Wiem. Wie pan, co ja dziś odkryłem? No. Tutaj mieszka taka stara ciotka. Co to niby się tak strasznie wszystkiego boi, a tam się u niej jeden ukrywa. Jak się wie takie rzeczy, to się o tym nie gada. Ja mówię do pana. To inżynier Klonowicz. Co go gestapo szuka? A skąd wiesz, że to on? Przecież go widziałem. Zupełnie tak samo, jak na fotografii wygląda. Czy znacie ten dom na Wydmach? Ten daleko szkoły? Tak. Każde dziecko go zna. Kiedyś dawno jakiś fabrykant z Warszawy wybudował go dla swojej kochanki. Podobno artystki. Na starość była trochę pomylona. Niedawno umarła. A kto tam teraz mieszka? Jej kuzynka z Warszawy. Nauczycielka. I młoda dziewczyna, której rodziców Niemcy rozstrzelali. Nikt więcej? Chyba nie. Wiem, że ukrywa się u nich mój znajomy inżynier. Pracowaliśmy razem w fabryce. Zresztą wiedział częściowo o naszej robocie. Wzięli go razem z nami. W więzieniu poznałem go lepiej. Zachowywał się całkiem przyzwoicie. To dobry inżynier. Przydałby się w naszym warsztacie. Co o tym myślicie? No, jeżeli się ukrywa, to można by z nim pogadać. Tylko ta pani Kazia jest bardzo bojaźliwa. Wicek jest tam częstym gościem. Trzeba, żeby na miejscu wszystko wybadał. Basiu, trzeba nakarmić krowy. Stefan jeszcze nie wrócił? Nie. Dokąd on mógł pójść? Nie wiem. Pewnie na spacer. I wcale mu się nie dziwię.
Trudno, żeby siedział w domu, orał jak buł i patrzył, jak robisz obrażony min. Nawet dla przyzwoitości mu nie pomożesz. Idę, już idę. Zupełnie nie rozumiem, po co to całe kazanie. Patrz. Ach, bo ciocia się zrobiła taka dokuczliwa, że trudno w tym domu wytrzymać. Maśka! No? Ubrała się jak na wesele. O, coś nie fumoże. Nie wiem, z czego mam się cieszyć. No, kawalera masz, chłop robotny. Gospodarstwa nie poznasz. Jesteś teraz dziedziczką całą gębą. Dziedziczka na jednej krowie. No, jak się kawaler postara, to i przychówek będzie. Idiota. Wrócił ten cioci pupil. O, to doskonale. Przecież nam się pan zapodział. Niepokoiłyśmy się o pan. Bądź łaskawa mówić w liczbie pojedynczej. Bardzo przepraszam, byłem z Wickiem na małym spacerze. A, to doskonale. Rzeczywiście doskonale. Tylko zdaje się państwo zupełnie zapomnieli, że za panem są listy gończe. To już jest zupełny brak odpowiedzialności i całkowita niewdzięczność. Narażać nas na Bóg wie co przez szwędanie się z obcymi Andrusami. Basiu, jak możesz? Ach, właśnie, że tak. Naraża pan nas i wszystkich dokoła. Z początku to pan miał nawet spokoju nie wychodzić. A teraz włóczy się pan nie wiadomo gdzie. Pan zdaje się zapomniał, że pan jest tutaj tylko gościem. Wydaje mi się, że i ja mam tu coś do powiedzenia. Jeżeli pan jest gościem, to jest moim gościem. A jeżeli masz robić tutaj takie awantury, to bardzo cię proszę wyjść natychmiast z kuchni. Niech pan sobie nic nie robi z gadania tej smarkatej, panie Stefanie. Jeżeli się cioci moje zachowanie nie podoba, to mogę zupełnie odejść. O! I rozwalili całą kupę ludzi z fabryki. Majster Jan chciał dalej robić zapalniki, ale jedną część robili gdzie indziej i teraz nikt nie wie, jak się to robi. A potem rozeszła się wiadomość, że inżyniera Klunowicza odbili z gestapo. Gdzieś się zamelinował. Majster Jan się bardzo martwi, bo cała robota stoi. A co byś ty zrobił, gdybyś znalazł tego inżyniera? Powiedziałbym mu, żeby jeszcze gdzieś poszedł ze mną na spotkanie z Janem. No, zdaje mi się, że przedstawiłem sprawę jasno. Jeżeli mamy pracować razem, musi pan wiedzieć, kim jesteśmy i do czego dążymy. No, a teraz tylko od pana zależy, czy pan pójdzie z nami. No tak. A co chcecie, żebym robił? Stawaj, Basiu. Krowę trzeba doić, bo zaraz Wicek przyjdzie. No, a Stefan? Gdzie jest Stefan? Pana Stefana nie ma. Sama chciałeś, żeby wyjechał. Wyjechał? Dokąd? Przecież go adres nie pytałam. Jeszcze byś chciała, żeby siedział po tym wszystkim, coś mu wczoraj nagadała? To doskonale, niech sobie jedzie. Baba z wozu koniom już żyj. Baba jak baba, ale krowa czeka. Świetnie, już wstaję. Tak wyglądałaby mniej więcej pańska praca. No niech się pan jeszcze zastanowi, zanim się pan ostatecznie zdecyduje. Już się zdecydowałem i będę z wami pracował. Wierzę w sens i celowość tej roboty. W takim razie od jutra zaczynamy. Przyślę po was Wicka. Dobrze. Thank you.
Maśka? Co to ty? Pomogę ci. Dziękuję. Obejdzie się. Maśiu. Dam sobie sama radę. Czy ciocia wie, że pan wrócił? Oszaleje z radości. Proszę pani, a teraz pójdę po inżyniera. No jak ty myślisz, Witek? Będzie z tego inżyniera pociecha? Proszę pani, stary znajomy Jana. No dokąd tą mości dobrodzieju? Znowu nocne wędrówki. W domu siedzieć, słyszysz? Kocisko się włóczy po całych nocach. Nie, że ciocia nie będzie okrutna. Kocisko chce sobie użyć. Widać, poczuło wolę Bożą. Basiu, jak ty się wyrażasz? Co sobie o pan Stefan o tobie pomyśli? Ciociu, ja też teraz muszę wyjść. Wrócę za jakieś 2 godziny. Doskonale się dobrali pan Stefan z Feliksem. To jest nasz nowy inżynier. Towarzyszka, nauczycielka. Bardzo się cieszę, że będziemy razem pracowali. Kładź się spać, ciociu. Ja już sama zaczekam na Stefana. Gdzie on może tak długo chodzić? Pewnie poszedł gdzieś z Wickiem, bo przecież nikogo innego tu nie zna. Dobranoc, Basiu. Dobranoc, ciociu. Ciociu, ja pójdę do siebie, do pokoju, bo tu ci światło przeszkadza. Dobranoc.
Czekałaś na mnie? Tak niespodziewanie wyszedłeś. Potem tak długo cię nie było. Zaczęłam się już bać. Musisz się przyzwyczaić i przestać się bać. Wojna się jeszcze nie skończyła. Ja wiem i rozumiem. Ale cóż z tego, kiedy nie lubię, jak cię nie ma w domu? Chyba się mnie teraz bardzo często nie będzie w domu. Musisz mi obiecać, że nie będziesz na mnie czekała. A ja jak przyjdę, zawsze cię obudzę. Zgoda? Nie wiem. Staram się. Terenie się już orientujecie? Całkowicie. No, a ludzie? Jesteście z nich zadowoleni? Myślę, że wszystko pójdzie dobrze. Mam do nich zaufanie. A oni do was. A to najważniejsze.
tego dobrze. Już tam nie na ciebie czekam. Zawsze chciałbym do ciebie wracać, a przecież kiedyś nie wrócę. Nie myśl teraz o niczym. Moja Basieńko, mam na ciebie prośbę. Słucham. Co to, Stefan już gdzieś poszedł? Stefan? Tak, prawdopodobnie wyszedł. Słuchaj, Basiu, czy ty się nie domyślasz, dokąd on tak chodzi? Nie wiem, ciociu. Tak sobie czasami myślę, jak to jest, że ciebie wcale nie niepokoją te jego wyprawy. Całkiem po prostu, ciociu. Nie zastanawiam się nad tym. Zupełnie nie rozumiem, po kim ty masz taką oschłość serca. Zdaje się, że ciocia miała do mnie jakiś interes. O mój Boże, byłabym zapomniała. Moje dziecko, skocz do nauczycielki i poproś, żeby mi pożyczyła trochę soli. Poszeliłam wodę na kluski i zapomniałam, że ani kruszyny soli nie ma w domu. No chodź, dostaniesz trochę mięsa. Ty jesteś na pewno mądrzejszy od ludzi, tylko nic za nic się nie znasz na ludzkich sprawach. Dzień dobry. Przepraszam, że państwu przeszkodziłam. Ależ nic podobnego, moja droga. Chodź, siadaj. Nie, dziękuję. Muszę zaraz wracać. Ciocia prosi o pożyczenie soli. Zaraz ci nasypię. Nie myślałaś, że mnie tutaj spotkasz? Nie. Właśnie wstąpiłam tutaj przypadkowo. Za chwilę idę dalej. Będziesz dziś wieczorem na kolacji? Ciocia się o ciebie niepokoi. Na kolacji nie będę, ale dziś wrócę wcześniej niż zwykle. Proszę. Dziękuję. No co? Napierz się z nami kawę. Dziękuję, naprawdę nie mogę. Do widzenia. Słuchaj, czy to dobrze, że ona nas tutaj widziała? Basia nigdy nie zadaje niepotrzebnych pytań i nie mówi, kiedy nie należy. Basiu! Basiu, prędzej! Mamy gości! Baśka! Jak się masz? Powinszu Jurkowi. Pobraliśmy się. Dzień dobry. Szanowanie, świetnie wyglądasz. Słuchaj, nie wiesz, gdzie jest Hubert? Mam do niego bardzo ważny interes. Zabieram go do Warszawy. Pana Huberta nie ma i nie wiem, kiedy wróci. Winszuję wam. Ciociu, proszę sobie. Dziękuję ci, moje dziecko. Wobec tego zaraz będzie kolacja. Zostaniecie na kolacji i na noc. Na kolacji bardzo chętnie, a na noc chyba nie. Ja się muszę zobaczyć z Hubertem. No to idę robić kluski. Ja pani pomogę. Chodź, siądziemy na chwilkę. Masz jakiś interes do Stef, do Huberta? Może mnie powiesz, bo nie wiem, czy się go doczekasz. To z niego taki numerek, co po nocach się włóczy? Poszedł do jednej znajomej niedaleko stąd. Do znajomej? O! Więc co się stało? Co się nie stało? Wyrobiłem mu pierwsza klasa papiery. Różne facety chcą, żeby wrócił do Warszawy. Tam może się przydać. Dobrze. Daj mi te papiery i co tam jeszcze masz, jak wróci do mnie, powtórzę. No dobra. Ale do Warszawy to ja nie pojadę. Chyba, że mnie wyrzucisz. Wyrzucisz mnie? Dziś wieczór zostajesz w domu, czy też musisz wyjść? Dzisiaj, kochana, mam wyjątkowo ważną robotę. Thank you.
die Schule. Szkoła. Tu niedaleko. Trzeba wrócić. Zurich. Zła droga. Auto nicht... Umkehren. Niemcy zaraz tu przyjdą. Jadą przez wieś. Zaraz tu będą. Tylko spokojnie. Wicek, tędy idziemy. Czynia. No właśnie. Nie. Zaczekaj do wieczora. Jeżeli nie przyjdę na czas, to będą się niepokoili. Poza chwilę, co robić, panie dziecko? Do widzenia. Wieczorem przyjdę do was. Dobrze. Do domu. Czerwona armia przekroczyła linię Bugu. O, wyzwoliła Chełm i zbliża się teraz do Lublina. W nasze okolice zaczynają napływać odwody armii niemieckiej i cofają się rozbite oddziały. Musimy zlikwidować punkt przerzutowy. Wszystką broń dostarczyć partyzantom, którzy teraz rozpoczną wzmożoną akcję. Warsztat reparacyjny zostanie przydzielony do jednego z oddziałów. Kiedy się przenosimy? Jak najprędzej. Zawiadomcie wszystkich ludzi. A teraz ściągaj drabiny z kasy. Nie wiem, dlaczego jesteś tak ubrana i skąd właściwie... Proszę cię, nie zadawaj żadnych pytań. Kocham cię. Burmistrz mnie uprzedził, że będą rekwirowali bydło. Postanowiliśmy, że wszystkie krowy pójdą do lasu. Zaraz biorę krasulę i idę. Boże, drogie, Boże, drogie. Panie Kaziu, Basia musi iść z krową do lasu. Czy kobiety już popłynęły? Tak. Niech się ciocia nie boi. No chodźmy, panie Kaziu, niech pani się nie denerwuje. Pani musi nam pomóc. Bardzo chętnie. Za parę godzin Niemcy wprowadzają się do szkoły. Może drogi. Ciocie, my teraz idziemy do szkoły i przenosimy tutaj do domu naszą radiostację. Chodźmy.
Jest ciężko ranny. Kazał mi to przynieść tutaj. Czy wiecie, co jest w plecaku? Wiem. Broń. Nie baliście się tego przenosić? Nie. Ja wiedziałam, że Wicek i Stefan... inżynier Klonowicz... że walczą. Przenoszą broń. Wiedziałam, chociaż nigdy nie chcieli mi o tym powiedzieć. Ja też chciałabym... Przyjdźcie jutro wieczorem. Ze Stefanem. Towarzysze, wybiła godzina wyzwolenia. Armia Polska obok Armii Czerwonej przekroczyła Bug. Żołnierz Polski bije się na ziemi ojczystej. Naród polski wita żołnierza Armii Ludowej zjednoczonego z żołnierzem Armii Polskiej ZSRR. Zjednoczeni ku chwale ojczyzny, w jednym wojsku polskim, pod wspólnym dowództwem, wszyscy żołnierze polscy pójdą obok zwycięskiej Czerwonej Armii do dalszych walk o wyzwolenie kraju. Towarzysze, do walki! Do broni!